Dzisiaj pokażę wam jak w szybki sposób zniwelujecie i zlikwidujecie cienie na twarzy choć nie tylko na twarzy, o tym na końcu filmu. Zapraszam do oglądania pozdrawiam wszystkich Waldek kanału Fotomix. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić metodę która pozwoli Wam w bardzo szybki i łatwy sposób pozbyć się cieni na twarzy, cieni jakie macie w ogóle na zdjęciu, czyli nie tyczy się to tylko i wyłącznie Sesji portretowych, zdjęć portretowych z ludźmi, gdzie mamy delikatne zaciemnienia na twarzy lub jakieś cienie troszeczkę większe, które chcemy zlikwidować lub wyrównać, lub chcemy zostawić, a tylko delikatnie zmniejszyć ich moc. Dlatego tutaj, jeżeli chodzi o ten przykład, choć będzie on bardzo prosty, natomiast ma on jeden potężny plus. Jest całkowicie kontrolowany, czyli możemy dokładnie dopasować tą moc lub niemoc tego efektu do tego, co chcemy uzyskać. Dlatego zachęcam do obejrzenia wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę. Z Photoshopa. Jeżeli ktoś tu jest pierwszy raz, to zachęcam do subskrypcji, wciśnięcia dzwoneczka, aby być powiadamianym o wszystkich moich filmach na kanale. Nie przedłużając, wskakujemy do Photoshopa i pokazuję wam tą krótką metodę na właśnie zniwelowanie cieni. Jeśli podobają Ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. Jak zauważycie, tutaj na zdjęciach mamy te cienie, które, których byśmy się chcieli pozbyć. Oczywiście jest to przykładowe, także nie zwracajcie na to uwagi, czy to by pasowało, czy nie pasowało. Chodzi o to, że na przykład na, tym, na tej twarzy chcemy zlikwidować cienie, które nam się nie podobają. I przechodzimy do naszych warstw wypełnienia i wybieramy krzywę. Jeśli to już mamy, tutaj na nich, jak widzicie, we właściwościach nic nie robimy, pozostawiamy wszystko tak jak jest. Natomiast przechodzimy do rodzaju warstw i zmieniamy rodzaj na ekran. Rozjaśniło nam to zdjęcie, troszeczkę popsuło, ale nie martwcie się, jeżeli dwukrotnie klikniecie tutaj z boku, wyskoczy, wyskoczy nam okno ze stylami warstwy. Oczywiście jeśli nie tu to możemy kliknąć na ten FX na dole i także wziąć opcję mieszania, przechodzimy do styli warstwy, czyli de facto do tego samego okna i mamy na dole suwak mieszaj gdy i warstwy pod spodem. Ja to już tłumaczyłem w swoim wcześniejszym filmie, znaczy wcześniejszym gdzieś tam dalej jest jakbyście poszukali. Chodzi o to, że na szybko bieżąca warstwa dotyczy się tej warstwy u góry. Jeżeli robimy warstwa pod spodem, to nasza warstwa górna będzie dopasowywała się do warstw dolnych. I teraz zobaczcie, jeżeli przesuwam ten dolny suwak, ja to troszeczkę o, tak może. to odkrywa i zakrywa nam, Wszystkie elementy, jak widać, jest to dosyć ostre i nic z tego nie można zobaczyć, ale gdy włączymy klawisz, właściwie przytrzymamy klawisz alt lub option na Macu, możemy rozdzielić ten nasz element na dwie części i wtedy zobaczcie, to się wszystko całkiem inaczej zachowuje. Możemy teraz sobie to dostosować do swoich potrzeb, rozjaśnić, przyciemnić jak chcemy i na przykład wrzucimy to na sam koniec, robimy OK i teraz zobaczcie przed, czyli oryginał i tak wygląda po troszeczkę jest rozjaśnione, ale chodzi nam tylko o rozjaśnienie tych cieni tutaj. Więc najprostszą metodą jest przekonwertowanie tego na kolor czarny, czyli zakrycie wszystkiego. A robimy to przez Ctrl i dla Windowsa Command i dla Maca i Zakryło nam wszystko. Możemy teraz przybliżyć sobie tutaj tą twarz. Wybieramy pędzel o maksymalnie miękkiej końcówce i zaznaczamy elementy, które chcemy rozjaśnić. Na przykład tutaj, jak zauważycie, w tej chwili jest to, jeżeli da, minus bardzo mocno zrobione. Nie mamy praktycznie żadnej kontroli tak było przed, tak jest po, nie mamy kontroli nad tym, co malujemy. Dlatego ja tutaj jeszcze zrobię Ctrl Z i teraz, jeżeli mamy ten pędzel nasz, zmieniamy przepływ no, dosyć, dosyć mocno, na około nawet 6. I teraz jak będziemy sobie tutaj malować, to mamy pełną kontrolę nad tym jak ten nasz światłocień się będzie układał, i jak będziemy te cienie powolutku sobie dostosowywali do naszych potrzeb, nie będziemy musieli, jak było to wcześniej, raz przeciągnąć i przewalić tych świateł, tak żeby to było bardzo mocno widoczne. Jak widzicie, o przed i po mamy delikatną taką już zmianę, i jeszcze jak będziemy to robili, dostaniemy tą zmianę oczywiście coraz większą i będziemy mogli to precyzyjnie, wręcz chirurgicznie dostosować do swoich potrzeb, wyrównać te wszystkie cienie i uzyskać bardzo fajny efekt końcowy. Już o widzicie, w tej chwili jest on o wiele lepszy niż był. Na początku troszeczkę tego cienia możemy zostawić. Tutaj, jak będziemy chcieli, to jeszcze rozjaśnimy. Oczywiście, jeżeli byście chcieli mieć większy wpływ, czyli to klikanie, bo tutaj w tej chwili maluję w tym momencie, jak puścimy, czyli jak puścimy klawisz, czyli jak złapiemy i malujemy, tak jak teraz. To przejeżdżając po tym, nic się nie dzieje, ale jak puścimy klawisz i jeszcze raz przemalujemy, to się robi coraz jaśniejsze. I możemy to, ten przepływ, zwiększyć. Wtedy ta moc będzie jeszcze większa, tego, tego naszego malowania. To wszystko zależy od stopnia, tutaj zaciemnienia, można tak powiedzieć, tych elementów, które właśnie chcemy. Rozjaśnić. Bardzo to się dobrze sprawdza. Jak widzicie tutaj w oczach, jest to dosyć bezstratna. Właściwie nie ma jakichś tam większych strat, jeżeli chodzi o wykorzystanie tej funkcji. Przed i po, jak widzicie, bardzo ładnie wszystko jest zrobione. Metoda szybka i łatwa. Możemy ją zastosować, jak tutaj widzieliście, na yy, portrecie. Jak również i na zdjęciach przyrodniczych, na zdjęciach widokowych, wszędzie, gdzie mamy właśnie problem z lekkim zaciemnieniem, chcemy coś rozjaśnić, to ta metoda sprawi, sprawi się idealnie. Tak jak mówiłem, można ją wykorzystywać wszędzie i kontrolować tak, jak Wam się to podoba. Nie jesteśmy skazani na AI, który to robi za nas i właściwie kontroli nad tym żadnej nie mamy. Tutaj możecie dostosować to wszystko do własnych potrzeb, do własnych pomysłów, dlatego jest to bardzo dobre rozwiązanie. Oczywiście możecie to zrobić na każdym innym programie, który posiada warstwy i możemy coś takiego wykonać. Tutaj, jeżeli o to chodzi, tu Photoshop jest tylko narzędziem, ale na innych programach myślę. Nigdy nie korzystałem zbytnio z innych, można to także wykorzystać, bo jest to naprawdę prosta metoda do zrobienia. Dziękuję za obejrzenie i oczywiście zapraszam na kolejny odcinek w następny poniedziałek. Cześć!